dopieszczacie, wspomagacie tych, którym przyjdzie tutaj stać. Więc jeszcze raz taka generalna próba, niekoniecznie dla mnie. Jesteśmy w Ostrołęckim Centrum Kultury w klubie Oczko. Jesteśmy przed momentem rozpoczęcia finałów turnieju recytatorskiego i turnieju wywiedzionego ze słowa 54. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego Mistrza Słowackiego. Spójrzcie Państwo, 54. konkurs recytatorski. To jest właściwie dużo więcej niż ma większość tu zgromadzonych młodych osób. Tyle czasu ten konkurs trwa. Ale ja nie chcę w tej chwili zajmować zbyt dużo czasu, bowiem chciałbym, żeby ten początkowy czas zajęły osoby nam, osoby bardziej godne. Drodzy Państwo, ja też chciałem bardzo serdecznie przywitać w Ostrołęce. Wiem, że tu jesteście, choć Was nie widzę. Bardzo serdecznie witam. Zapal świat. Nie, damy radę. Proszę Państwa, to naprawdę dla Ostrołęki... To dla Ostrołęki naprawdę wyjątkowe wydarzenie, że Państwo tutaj jesteście, że będziecie dla nas z nami przez te kilka dni. Ostrołęka faktycznie staje się stolicą żywego słowa, przynajmniej na te dni, choć gotowi jesteśmy myśleć może, nie wiem, jakieś dłuższe spotkania. Proszę Państwa, żywe słowo, recytacja dla mnie zawsze kojarzyła się z emocjami. Myślę sobie o swoim wcześniejszym życiu, o dzieciństwie na przykład, albo o wczesnej szkolnej młodości, właśnie w kontekście emocji związanych z recytacją. Pady, lud roboczy, dzieci, kobiety, starcy, krew ulicami broczy, krwi jeszcze dziś wystarczy. Pamiętam i takie, smutne teraz, raz jeszcze się dźwigną na boku, ja muszę, a na mnie czekają. I upadł w ostatnim krwotoku, i skonał, i wrócił do kraju. To są emocje, no bo z jednej strony coraz więcej wiedzy o tym, co się dzieje i za radą słuszną wygłoszę teraz słowa. 54. ogólnopolski konkurs recytatorski Ostrołęka 2009. Mogę to dodać? Tak jest. Uznaję za otwarty. Z zagranicy Kresy 2008. W swoim czasie wystąpi, tak jak wylosował. Zaczynamy. Od reprezentanta gospodarzy, od reprezentującego Ostrołękę. Przed nami Bartosz Mikulak, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ostrołęce. Chodzi do drugiej klasy o profilu humanistycznym. Jakim? Medialnym. O, proszę bardzo, jaki profil. Obecnie nie pracuje. Jak prawie wszyscy tu zgromadzeni, interesuje się recytacją, teatrem, aktorstwem. No i jeśli nie szkoła teatralna w przyszłości, to może socjologia, politologia, bo to z tymi mediami gdzieś tam, ale dokładnie jeszcze nie wie. Jego kolor to kolor niebieski. A chciałbym bardzo pozdrowić szanowną dyrekcję pierwszego liceum, znajomych oraz szanownych jurorów. Henryk Quo Vadis, Henryka Sienkiewicza. Słońce miało ze 2 godziny do zachodu i powoli chowało się za miasto. Raptem skądś z dołu doleciał do mnie zapach prażonej kukurydzy. Jezu. Wyobraziło mi się to miejsce przy Macy's. Wiecie, nie? Ten ogromniasty dom towarowy. Skrzyżowanie 34, 6 i Broadwayu. Ten wózek z kukurydzą, ten zapach. Młodzieniec jej nawzajem komplementy prawił. Kalimena mówiła coraz wolniej, ciszej. A Tadeusz
udawał, że jej nie dosłyszy w tłumie rozmów. I szepcząc, tak zbliżył się do niej, że uczuł twarzą lubą gorącość jej skroni. Wstrzymując oddech, usty chwytał jej westchnienie i okiem łowił wszystkie jej wzroku promienie. To bym otarła złota runo, żeby dać wszystko ludziom tanio, żeby się tak nie umęczali w takim gonieniu, ciężkim, długiem, każdy jak więzień za swym pługiem, żeby się z tobą nakochali. Tak bym chciała kochać bardzo. Chciałabym, żeby się kto zjawił, kto by mi nagle się spodobał. Żebym się jemu też udała i byśmy równo na to przyszli. Widzisz? Tak. I to tak malowane w różne światy, że gdy w nim się zapodziała, nie wędrując, wędrowała. Strój koloru murawego, a odcienia złocistego, murawego dla murawy, złocistego dla zabawy. Zbiegło się na te dziwy aż 100 planetników. Otoczyli ją kołem, nie szczędząc okrzyków. Podawali ją sobie z rąk do rąk, jak czarę. Kłujmy duszę tym miodem, co ma oczy karę. Podawali ją sobie z ust do ust, na zmiany. Słodko wargą potłoczyć taki krzew różany. Porwali ją naraz, 100 pieszczot zawieje. Dzieje się w tobie to samo, co i w nas się dzieje.